Słuchajcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Waluś, a dzisiaj nagrywam dla was odcinek ze Stantów. I to nie jest pierwszy odcinek, który już dla was nagrywam, ponieważ nagrałem już chyba 3 lub 4 odcinki ze Stantów, ale jest tak jakiś wielki bug w tym wszystkim. Ale że po prostu niektóre mi się nie udawały. W sensie, to chodzi w Stantach, że większość się nie udaje, nic się nie udaje za pierwszym razem. Ale po prostu... ja ogólnie spróbuję... Nie, co ja zrobiłem? Najgorzej to łączam do publicznej. Nie. Mówię dążyć do własnej, ale dobra, nie będzie. Poczekamy. Słyszę jakieś strzały. To mi się nie podoba, że słyszę strzały. Chyba, że to tam, nie wiem, Niemcy strzelają tam za oknem, ale to mogło być ciężkie. Kurczę. Znaczy to jest GTA Online, nie? Teraz tym bardziej, gdzie tam jest za darmo, ponieważ jeszcze jest chyba na Epic Gamesie za darmo GTA 5, że możecie sobie za darmo, no kurwa. Wiedziałem, że tak będzie. Jak coś to będę tam pikał, czy nie wiem, kruka dodam, albo coś takiego, zobaczymy. Dobra, szybciej do tego Michaela nas przenieś. Ponieważ ja sobie ogólnie chyba tam z 30 czy tam 40 raz już przechodzę prolog cały, w sensie prolog cały, te wszystkie misje i tak dalej. Sesja tylko dla zaproszonych, dokładnie. Mam. Także ogólnie jakby ktoś chciał poradę, jak szybciej dołączyć do GTA Online, zamiast po prostu klikać w dołącz do GTA Online, to polecam właśnie wejść najpierw w tryb fabularny, a potem dopiero GTA Online. Ponieważ jest po prostu szybciej, wow, patrzcie jak szybciutko, nie? A tam się męczyliśmy pół dnia. Dobra, nowy kontakt Wendy, co z tego, że zrobiłem kilka napadów na kasyno. Nowy kontakt, zawsze. Dobra, ładuj nas do mojej chałupy. Lecz nie jestem pod prysznicem, a to się rzadko zdarza. Nie będziemy tu ćpać. Idziemy. W ogóle fajne tupania tutaj są. W ogóle przepraszam, jakbym na przykład patrzył o PewDiePie ma live'a, słuchajcie. Słuchajcie, no jakby mi coś lagowało, bugowało się i tak dalej z ekranem, to najmocniej was przepraszam, ale po prostu mam taki okropny spam ostatnio u siebie, że... No mogą być problemy, ale okej. Okay. Tak czy siak, chyba muszę zadzwonić, bo ogólnie po ostatnim odcinku ze Stantów powiedzmy, że utopiłem trochę. Okej, okay, mamy Rufiana, drugi Rufian jest utopiony, opresora też mamy, co ciekawe. No także weźmiemy sobie opresorka, bo czemu by nie. I już wam pokazuję naszego stancika dzisiejszego, który jest niedaleko. Okej, okay, odpalmy sobie tutaj to. Ojejku. Jak to się wyłączało? Poczekajcie, bo zapomniałem. Fuck. Nie wyląduję tego, jak nie będę patrzeć. Ogólnie trochę też zacząłem ogarniać tego opresora naszego jedynkę. O. Superowo. Okej, okay, no i nasz cel jest za nami. Jest to ten nasz garaż, który się w nocy świeci. Chciałbym tutaj, żeby to było w nocy, ale no, niestety nie. I tutaj są takie dziurki, tak jakby w tym parkingu. I właśnie przez te dziurki będziemy próbowali przelecieć. Ale to nie będzie takie łatwe. To nie będzie takie łatwe, ponieważ nie będziemy brać i sobie, powiedzmy, skakać, no tak jak przed chwilą, no stąd. Nie będziemy skakać stąd. Ło, co goście odwróciło, co się odwracają, co się dzieje, ty. Nigdy takiej sytuacji jeszcze nie miałem chyba. No, także będziemy, już wam pokazuję skąd. Ponieważ tutaj mamy takie fajne muzeum. Chyba muzeum to jest, dokładnie tutaj ten budynek. Spróbujemy na niego wylądować, mam taką nadzieję. O, stój! O, super. Tylko problem jest taki, że potrzebujemy wylądować tam na górnym piętrze. No też nie ogarnąłem jeszcze jakby tutaj wylądować, raz mi się przypadkiem tutaj udało. Zobaczyłem, że się da stąd doskoczyć tam do tego parkingu. Spróbujemy to zrobić dzisiaj. Może się nie zabije, kurwa mać. Problemy po prostu. Póki nie mam rangi w Minecrafcie, to nie będzie odcinków Minecrafta. Fuck! Ej, no bez kitu, wtedy mi się udało tak za pierwszym razem. Chciałem tam wylądować i lądowałem, a teraz... Nagle jakieś problemy. Jeszcze radio mi się włączyło, nie. Nie, 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 nie! Dobrze, zajebiście. Huh. Dobra. Także my sobie radyjko tutaj włączymy. Może lepiej. Pięknie. No i dobra. Słuchajcie, naszym celem jest wyjechanie tutaj. Odpalenie sobie oczywiście skrzydełek i tak jakby... No odpalenie tego nitro, tak żeby nas wywaliło do góry. Jak polecimy do góry,
No to powinniśmy dolać radę już dolecieć na ten parking. I to jest nasz pierwszy stancik. Taki myślę, że fajny bardzo. No, także zobaczymy, czy dam radę tym razem dolecieć. Myślę, że na spokojnie. Taki spokojny stancik. Muszę wyczuć. Nowy dzień, nowa nadzieja, to jest taka trochę... Słuchajcie, tak w ogóle z ciekawości pytam was, czy może ktoś ma z was GTA 5? Może chciałby kiedyś sobie właśnie nagrać jakiś odcinek, nie wiem, niekoniecznie ze stąd, albo chciałby sobie dorobić. Ja mu mogę pomóc takiej osobie, co dopiero zaczyna na przykład. Ponieważ ja bym sobie na przykład mógł robić jakieś dostawy, a wy jakbyście byli po prostu u mnie w firmie, to dostawalibyście kasę. I to jest bardzo dobry sposób na zatrzymywanie się. To tutaj panele słoneczne co są? Chyba tak. Dobra. No także możecie ten. I w ogóle dam wam jeszcze ciekawostkę, że nigdy mi się nie uda ten stunt. Jeszcze. Wiem, że się da, ale nie uda mi się ani razu. Dwa razy wleciałem z motorkiem ze środka, ale tam są takie słupy niefajne, w które po prostu dwa razy uderzyłem, więc zobaczymy. Nie wiem, jeszcze fakt, słońce wali po oczach. Nie. Nie, no nie róbmy ja już. Halo, ja nie chciałem tak szybko. No ale dobra. Będę musiał najwyraźniej znaleźć trzeci stunt. Dobra, tak czy siak możemy się udać na nasz kolejny stunt, który jest tutaj. Tym razem już to będzie stunt z rufianem. Na molo. No bez kitu. Szybciutko, fajnie, podoba mi się to. Co ja wolałbym trochę dłużej, bo odcinek byłby trochę dłuższy, a tak to... Może być średnio, ale zobaczymy, zobaczymy. Druga próba już się udała, fajnie, skill jest. No i dobra, pokażę wam teraz jaki jest plan tutaj nasz. Nasz plan jest taki, że rozpędzamy się z tego mościku tutaj. Jedziemy sobie tutaj, cały czas jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wybijamy się stąd, tutaj. I lecimy tutaj, robimy fikołka w powietrzu i lądujemy mniej więcej tutaj. I taki jest ogólnie plan. Zobaczycie wszystko, może trochę lepiej będzie to zaprezentowane, jak... Po prostu wezmę to sobie, nie Shotaro. Prezydent Rufian. Hej! Pytią! Dobra, więc sobie... więc sobie jedziemy. W sensie biegniemy aktualnie, ale no. Tutaj całą tą długość, co akurat teraz biegnę, będziemy musieli przeskoczyć. Myślę, że dosyć zrozumiałe. Problem jest taki, że... mamy radio. Problem jest taki, że tu jest strasznie dużo osób. Wolałbym, żeby była na przykład w noc. Ponieważ wystarczy, że trochę uderzymy w gościa i mamy już policję. I to jest ten nieulepszony motor jeszcze. Najgorzej. No dobra, Rufian jest fajny, ponieważ podnosi oponę, nieważne jak szybko się jedzie. W sensie, na pewno pod jakąś tam szybkością już nie podnosi tej opony. Ale no. No fuck! No... Proszę wyląduj tu, wyląduj! Nie, dobra, wyjebane. Dobra, dam radę się zabić, czy nie? Zabij się, za 14 sekund. Co to? To sobie wolę zachować tą chwilę. No, także będziemy musieli sobie wziąć i wezwać za chwilę te dwa rufianki nasze. Więc może zróbmy takie szybkie przejście. Okej, okay, co ciekawe, teraz rozpijam sobie rufiana i jest on tutaj zamiast tam. Ciekawie. Tu w ogóle gościu gra na gitarze, nawet nie wiedziałem. Nie spodziewałbym się. W ogóle radio mam tu wyłączone od razu. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Ludzie, idźcie stąd. Po co oni jadą w ogóle na to molo, jak jest noc? Nie rozumiem. W sumie ten stąd, który robiliśmy przed chwilą teraz byłby fajniejszy, bo tam się świeci to wszystko teraz, ale... No niech będzie, niech będzie. Może się koło też zaświeci, przy okazji sobie włączmy nagrywanie, bo zapomniałem przy tamtym. A jak będzie trzeba, to sobie zrobię miniaturkę jakąś fajną. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ląduj! Mam to! Jezus Maria, próbowałem to robić chyba jakieś 3 dni. Tak po jakieś 2 godzinki dziennie. Żeby wsiąść, wyskoczyć i zrobić fikołka i wylądować. Fikołka, nawet nie wiem czy to fikołek, nie wiem. Boże! Udało się. W sensie, nawet nie wiecie jak jestem szczęśliwy, a zrobię drugi raz. Bo zawsze, bo wy nie wiecie na czym polegała moja trudność. W sensie, ale coś źle brzmiało, nawet przeróbki pewnie z tym będą, ale... Słuchajcie...
Tutaj się jedzie, nie? I tam są takie krzesełka, ja zawsze jechałem tutaj ten i uderzałem w te krzesełka, tutaj w ten wagonik uderzałem, tutaj też nie chciałem mnie obkręcać często. Mniejsza, zabijmy się. Naprawdę tyle problemów było. Wyskoczyłem na przykład bez motoru, ja sam poleciałem. No naprawdę dużo było takich problemów, ale udało się. Mamy to, ja jestem super szczęśliwy. Mamy to. Jezus, jak on gazuje. Gdzie to może być? Los Santos Customs. Los Santos Customs jest tutaj. O, tutaj jest, patrzcie, to miejsce. No. O, i tutaj jest ta dziurka nasza. O, tu. Oho. Odbiliśmy się w ogóle od tej, od podłogi. I to, tutaj zrobiliśmy tego stunta chyba kozackiego. W ostatnim odcinku. No ale dobra. Możemy to zrobić, ale ja bym chciał to zrobić tak nienaturalnie. Wiecie, że ja sobie często robię wyzwania, także robimy to w ten sposób. Teraz nie mam pojęcia, gdzie to jest. Że lecimy, robimy piruecika i ustawiamy się na to, żeby tam wlecieć. I z piruecikiem lecimy do środeczka. Nie, 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 nie. Jakby to się udało za pierwszym razem, to już byłby raj, nie? To byłby taki raj, ale trochę niefajną trajektorię mieliśmy ze względu na to, że... Nawet nie wiedziałem, gdzie to jest. Ale rozumiecie, o co chodzi, nie? Taki piruecik i lecimy dzięki temu do środeczka. Kurczę. Okej, okay, piruecik teraz. Okej, okay, i teraz siup. Znowu tak trochę krzywo, nie? Wow, palma mnie podbiła, jaki shit! Ja bym to zrobił chyba nawet, ale... Albo nawet bym uderzył, dobra, co ja pieprzę, nie udałoby się, ale... Kurczę, palma mi podbiła, co za gówno. Bro, dałaś mi tego opresora. No to Mizer jest super, tylko... Nie zawsze. Nie, muszę obczaić, gdzie tu można by było tak fajnie skoczyć, żeby było... Wow, ty frajerze. Dobra, może tutaj? I teraz? Okej, okay, już lepiej. I teraz, nie no, no tak krzywo trochę. Ale nie! Ej, ale to jest zajebiste. W sensie, muszę jeszcze ogarnąć bardziej skąd mam się wybić. Już będzie naprawdę bardzo fajny stunt. Kurde, ale jestem zajebisty. Bo patrzcie, tutaj przelecimy przez tą dziurkę i tutaj przelecimy potem przez to i wlecimy tutaj górą. Puch. Nie, to się nie ma szans udać, ale chociaż przez tą pierwszą dziurkę to by było super. Jezus. Jezusu. Dobra, mamy to. Zobaczymy, czy może teraz stąd. Okej, okay, piruet. Okej, okay, lepsza trajektoria, okej. Okay. Okej, nie, no, ale trafiliśmy, ale trafiliśmy. Także już jesteśmy na super drodze do tego, żeby wygrać tutaj ten odcinek ze stuntów. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie ja teraz mam jechać. Wow, poczekajcie. Tutaj trafiamy przez to, więc to tam jechaliśmy, dobra, super. Uhuhu. No w realu, to ja bym nie chciał tak wpaść, nie? Szczególnie, że są filmy na YouTubie, jak goście tam wpadli pod taką ciężarówkę główką ze skuterka i umarli, więc... No ja bym nie chciał wpaść, że tak powiem. Okej. Okay. Nie no, trochę... Trochę za szybka prędkość jak na mnie, no. Czy ty naprawdę musisz się zawsze wypierdzielać? Oj, stąd zrobiliśmy tego stunta, pamiętacie? Tam na ten budynek. Zrobię teraz, patrzcie. Powtóreczka. Dla wszystkich, którzy nie oglądali odcinka. Ja pierdzielę. Okej, okay, tutaj super szybkość. Okej, okay. Lecimy w tą stronę. I teraz piruet. Okej, okay, i teraz spowalniamy, spowalniamy.
Nie, jakby tu się dało przelecieć przez to i byśmy tutaj też przelecieli, to by był raj. Nie, ale jakby, szczerze, jakbym tutaj w tym pierwszej próbie, co mi się udało już przelecieć przez tą dziurkę, nie próbował jeszcze tam do góry podlecieć, tylko na przykład dołem, bo wtedy bym widział, że do góry się nie da. I bym przeleciał dołem, to już by był super stunt i ja bym prawdopodobnie skończył odcinek, a... Tak to się muszę pieprzyć z tym. Więc no nie fajnie. Nie, patrzcie, piruecik. F1, nagrywanie włączone. Nie. Ej, ja mam jakiegoś downa, ja nie potrafię wziąć i trafić w to. To jest naprawdę niesamowite. No kurczę, to nie jest trudne. Mi się tak czy siak nie udaje, no tu jest jeszcze kuń. Gdyby nam tutaj kradli zasoby teraz, to by było trochę świństwo, ale dobra, nie będzie. Jest on z dalsza trochę stąd. Dobra, lecimy. Ja pierdzielę. Słuchajcie, jaki to jest szczęśliwy dzień. Jaki to jest kurde szczęśliwy dzień. Jeszcze przez to przelecimy, patrzcie. Nie. O nie, wyląduj to, proszę, wyląduj to. Wyląduj to. Mamy to, Boże Święty. Ja to wysyłam, nie wiem, kto tam robi teraz komplikacje, już tam nie wiem, ale wysyłam to. Niech idzie zagraniczny YouTube, nie zobaczą, że Poloki też potrafią skakać. Ja pierdolę. Mamy to. Jezus Maria. Wszystko się udaje, naprawdę. Niesamowite to jest, po prostu to jest niesamowite. Kupujcie opresora, polecam, zajebiste stunty można robić. Naprawdę genialne, polecam. Wow, tu jest siatka, nie wiedziałem. Ale widzicie, że można się nawet włamać na wieżowiec, o kurwa. Nie. O co my umarliśmy, w sensie, no dobra, nieważne. Ale tak czy siak, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i zostawiajcie masę łapek w górę, bo to jest chyba najlepszy odcinek, jaki w życiu nagrałem. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!